Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus i oficjalnie potrzebuję pomocy. Siadłem sobie na dosłownie 15 minut do EU4 obczaić moda i no... minęły 4 godziny. Słuchajcie, jesteśmy ponownie w Dragon Age'u, Inkwizycji. Jedna rzecz się zmieniła. Może tutaj spostrzegawczy mogą zauważyć, że mamy łuk. I dlaczego mamy łuk? Ponieważ zacząłem grę jeszcze raz i postanowiłem na tym buildzie sobie zostać, więc teoretycznie zrobimy sobie w pierwszej części tanka, w drugiej maga, w trzeciej łotra. I dlaczego tak to zrobiłem? Ponieważ nie podobał mi się bardzo system walki. Popytałem moje niezawodne źródło wiedzy do Dragon Age'a, popatrzyłem na internecie, jakieś fora i to jeszcze z tego 2014 roku i tak dalej. No i wielu osobom nie podobał się system walki wręcz i mówią, że praktycznie jedynym sensownym momentem, sposobem takiej walki do rozegrania jest łuk albo mag, ponieważ kiedy musisz chodzić i przy okazji machać tym mieczem, no to jest wtedy irytujące. A łukiem natomiast, to później wam pokażę to, jak to w walce wygląda, stoisz sobie i strzelasz, szczególnie, że walka z bossem okazała się łatwiejsza. Powiem wam, że jak ta walka wręcz jest niewygodna, to lepiej to zostawić według mnie botom, czyli że naszym towarzyszom, gdzie my będziemy się przełączać tylko na nich na chwilę, a my natomiast możemy zająć się walką taką naszą, żeby unikać ciosów i tak dalej. Co też zwróciłem uwagę, bardzo mi się nie spodobało, grając jeszcze raz ten prolog, że nie ma w ogóle auto podejścia tak na serio. I to zarówno jeżeli chodzi o walkę, jak i chodzi o podnoszenie rzeczy. Ponieważ jesteśmy jakąś odległość od rzeczy, pokazuje nam to i nie podejdzie nam. W ogóle nam nie podejdzie. I musimy stać dosłownie obok tego, a przy podnoszeniu jakichś małych pierdół z ziemi jest to irytujące, żeby móc w ogóle to podnieść. Nie wiem, czy to jest jakaś skrzynka na specjalne itemy, ale mogę to podnosić. Powiem wam, że ogólnie grafika bardzo mi się w tej grze podoba, ale zauważyłem jedną rzecz, którą ma ta gra problem i zaraz to rozwiążę, ponieważ zapomniałem to zrobić w międzyczasie, bo się zagrałem w EU4. Jest to, że zmniejszyłem sobie... Gdzie tutaj to jest? Rozgrywka? W obrazie, o! Zmniejszyłem sobie na 60 FPS-ów grę, a Steam mi cały czas pokazuje, że chodzi w około 120, gdzie ja mam monitor 144. Przez co na nagraniu może trochę ścinać, ponieważ coś, jakiś komponent musi tutaj nie wyrabiać. W przypadku gry na ultra, karta graficzna nie wyrabia. W takim razie zaraz sobie wczytamy gierkę i postaram się to systemowo ustawić. Dobra, sforsowałem właśnie, można powiedzieć, na karcie graficznej 60 FPS-ów. Dlatego teraz wszystko będzie ładnie płynnie. Wychodzimy sobie z budyneczku, z chałupki. I co tu mamy? Ło, kuźwa. Zebranie jakieś. Kuźwa, to wygląda jak wiadówka. Spierdalamy. Nie, a tak na serio, obejrzysz sobie tylko co jest wokół domku i zaraz pójdę tam. No dobra, what's going here? That's him. That's the herald of Andraste. Żyje. When he came out of the fade, Andraste herself was watching over him. Hush. We shouldn't disturb him. Ja, obgadują mnie. A propos obgadywania, muszę podgłosić dialogi. Zauważyłem, że troszkę cicho są. A ściszyć muzykę natomiast. Możliwe, że zastanawiacie się w ogóle, dlaczego jestem ubrany, jakbym właśnie wyszedł z klubu dla osób o pewnej orientacji. To dlatego, że dropnął z tej skrzyni, co w domku była, rzeczy się popojawiały. I między innymi pojawił nam się fajny lekki armor, dający nam kondycję i spryt, co w sumie jest do dupy. Bo spryt używamy, ale kondycji nie. I zręczność bym wolał. Ale jest fajny, no i jest lekko, lekkim pancerzem. Z Segitem najwyraźniej możemy zamienić słowo. Dzięki za info, mordo. Ciekawie wygląda to przejście dialogów. Nie żeby było jakieś gorsze czy lepsze, po prostu ciekawie. Co tu się dzieje? Kuźwa. Co mnie też wkurza na przykład takich miejscach. Co prawda wyłączyłem... Saki mordę. Wyłączyłem hełmy, prawda? Ale to są one wyłączone najwyraźniej tylko u gracza. A są ludzie, którzy... Kuźwa, no ta jest w krótkim rękawku. Tu jest zimno. Wiatr wieje.
Jesteśmy w górach, a tam demony przychodzą. A ona kuźwa w krótkim rękawku. Ta też kuźwa czarna w krótkim rękawku. Ta skóra, skórę masz dlatego, że kuźwa w Afryce jesteś, a nie kuźwa w Skandynawii. Tutaj mamy drugą kartę obserwacji pacjenta. Pierwsza była w naszym domku. Nie pamiętam, czy ją pokazałem na koniec poprzedniego odcinka, czy nie. Tutaj jest prawdopodobnie o nas, gdyż tutaj ludzie chcieli, żebyśmy się do... ludzie chcieli się włamać do świątyni, żeby zabić pacjenta. Więc jedyny pacjent, jeżeli teraz się coś nie dzieje w tym momencie, to jedyny pacjent, o którym tak mogę myśleć, to jestem ja. Ciekawa historia. Nie wiem, możecie sobie o teraz pozatrzymywać, ja wam tutaj pozjeżdżam. Możecie sobie przeczytać. Oczywiście pauzując film, bo nie ma co tak in real life tracić czasu na to. Ale jeżeli ktoś nie jest chętny na to, żeby to czytać, to od razu streszczam. Jest to historia, jak król był tyranem i miał urządzenie tą dziewicę, że jest o wielkości człowieka, taka trumna powiedzmy i z ostrzami w środku. I torturował tak ludzi, zamykał ich i coraz za bardziej błahe rzeczy ich tak kazał. No i przyszła babka z zagranicy, za morza i zaczęła wychwalać tego króla. Król, o ja pierdolę, za morze mnie kochają, ale jestem zarąbisty. I poszła, poprosiła króla, koniec końców po masie wychwalania się, że słyszała o tej dziewicy, czy może ją zobaczyć. No to król pokazał, patrz, zajebiście, tutaj tak ludzi traktuje. A ona powiedziała, kujwa do dupy to takie. Myślałem, że ostrza będą głębsze, pewnie tylko kobiety i dzieci tu wsadzasz. Nie, mężczyzn też i tak dalej, bo król się wkurzył. Ona mówi, tak, na pewno taki mężczyzna jak ty się nawet nie zmieści tutaj, to jest rozmiar kobiecy. On mówi, zaraz ci kuźwa pokażę, wszedł do dziewicy. A, babka zamknęła to, cyk, gościu tam wrzeszczy, wywiesili go na placu i sobie tam umarł, a lud się cieszył i śpiewał i wychwalał tamtą panią. Zajebista historia, powiem. Chancellor Roderick says that the Chantry wants nothing to do with us. That isn't Chancellor Roderick's decision, sister. Roderick nie był może w dwójce, tak kojarzę? Możliwe, że był. O, ale wchodzimy. O, i kolejna rzecz mi się fajnie podoba. Wchodzimy do budynku. Nie ma wczytania, kurna. No nie jest też tak, że cały świat jest otwarty, bo no w tym prologu było kilka miejsc, gdzie nas po prostu przenosiło, ale już liczyłem na loading screena, a się okazuje, że nie ma. Taken to Val Royo immediately, to be tried by whomever becomes divine. I do not believe he is guilty. The prisoner failed, Seeker. The breach is still in the sky. For all you know, he intended it this way. I do not believe that. That is not for you to decide. Your duty is to serve the Chantry. My duty is to serve the principles on which the Chantry was founded, Chancellor, as is yours. Obgadują mnie. Zaraz tam wparujemy, tylko widzę, że jeszcze po jakieś boczne drzwi możemy otworzyć. Fajne, cyk! Ubemse możemy ruszać. Kurde, jest kilka szczegółów mechanicznych, tylko no szkoda, że tu walkę skopali. Jeszcze jakieś inne pierdoły mógłbym znieść, ale tą walkę... Co ja nigdzie jeszcze o tym nie przeczytałem, ale czy w tej części ciekawe też polega otwieranie zamków tak jak w dwójce, że każdy poziom zamku za 10 punktów sprytu? Bo tutaj też troszkę inaczej to z umiejętnościami wygląda. Mogę wam to zaraz zaprezentować. Jak mamy zdolności, o ja mam punkcik do wydania. Jak mamy zdolności, wchodzimy w umiejętności, to niektóre umiejętności mają na przykład w tym przypadku, kurczę, jak tutaj przejechać. Plus 3 zręczności po odblokowaniu tej umiejętności. I to w ten sposób to działa. Na razie nie, ciężko mi powiedzieć, czy mi się to podoba, czy nie. Na pewno bardziej da się opłacać iść ogólnie w różnorakie umiejętności, żeby mieć ich dużo, niż po prostu je ulepszać, jak to robiłem często w dwójce, żeby na przykład postać nie miała dużo wytrzymałości, to wolałem, żeby miała ulepszoną umiejętność niż wiele umiejętności. To też śmieszne. Cyk, 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 jeb, ubem. Ja gdzie zawsze, ogólnie za dzieciaka teraz to już tak nie robię. Było coś wysoko i o, jak skoczę to pierdolne ubem, tak, ała. No dobra, obgadywali nas, to wbijamy. Troszkę spóźnieni, ale jednak. Nie zesraj się. Disregard that and leave us. You walk a dangerous line, Seeker. The breach is stable, but it is still a threat. I will not ignore it. I did everything I could to close the breach.
It almost killed me. Yet you live. A convenient result insofar as you're concerned. Have a care, Chancellor. The breach is not the only threat we face. Someone was behind the explosion at the Conclave. Someone most holy did not expect. Perhaps they died with the others, or have allies who yet live. Nie no, grafika jest zajebista. I am a suspect? You and many others. Ale mu powiedziałaś. But not the prisoner. I heard the voices in the temple. The divine called to him for help. So his survival, that thing on his hand, all a coincidence. Providence. The Maker sent him to us in our darkest hour. W ogóle oczywiście będę stawać po stronie Kasandry, szczególnie z tego powodu, że no, ten kapłan nie jest naszym potencjalnym towarzyszem, więc nie muszę dbać o relacje z nim i czy nas popiera, czy nie. The wall before me is shadow, yet shall the Maker be my guide. We lost everything then. Out of nowhere you came. The breach remains, and your mark is still our only hope of closing it. This is not for you to decide. You know what this is, Chancellor. A writ from the Divine, granting us the authority to act. As of this moment, I declare the Inquisition reborn. We will close the breach, we will find those responsible, and we will restore order, with or without your approval. Ale mu pani powiedziała. This is the Divine's directive. Rebuild the Inquisition of old. Find those who will stand against the chaos. We aren't ready. We have no leader, no numbers. And now, no Chantry support. But we have no choice. We must act now. With you at our side. To, czekajcie, w pierwszej w Originsach ekipa bohatera nazywała się, czy się jakoś nazywała, to byli Szarzy Strażnicy po prostu, ale tam było w sumie dwóch Szarych Strażników tylko, więc to ciężko nazwać Szarymi Strażnikami. W dwójce, no to, nie wiem, ekipa Hoka? Tutaj jest pierwszy raz, kiedy po prostu ta ekipa będzie miała oficjalną nazwę, wręcz oficjalny wpis w księdze, tak to nazwijmy. Co tam ewentualnie możemy zbadać? To jest Inkwizycja w ogóle. What is the Inquisition of old, exactly? It preceded the Chantry. People who banded together to restore order in a world gone mad. After, they laid down their banner and formed the Templar Order, but the Templars have lost their way. We need those who can do what must be done united under a single banner once more. A w ogóle, czy ja wam wyglądam na dobrego, potencjalnego kandydata? Co prawda, sześciopak oraz no budowę ciała mam do bycia bohaterem, ale nie wiem, czy to jakoś na prestiżu kuźwa pomoże. O, nie, ja na sumie nie wiem, to jest taka średnia zbroja to wygląda, plus ten kaptur, więc połączenie łotra z mniszką, tutaj pani rycerz, tutaj widać te bryczesy chyba ma na dupie i tak dalej. Nie wiem. Zarąbiście wygląda. Aren't you still part of the Chantry? Is that what you see? The Chantry will take time to find a new divine, and then it will wait for her direction. But we cannot wait. So many grand clerics died at the conclave. No, we are on our own. Perhaps forever. No dobra, nie da się pytać, co jeśli odmówię. If you're truly trying to restore order. That is the plan. Help us fix this before it's too late. Powinno się też móc określić charakter postaci, żeby w takich momentach właśnie ewentualnie śmiesznie zareagowała. Jak na przykład w Falloutach, co był ten, masz jeden charyzmy, no to by tak się pewnie zachował czy coś. Słuchaj, Leliana, powiedz mi, gdzie jest bohater z Ferelden'u. Poszukamy w jakichś dziwnych miejscach, to Hoka znajdziemy, bo on z Meril teraz się buja.
I zaraz mamy ekipę tutaj, inkwizycję zbudowaną. Chciałbym, że jeżeli Hawk się pojawi, to żeby wyglądał tak jak z tej dwójki, jak ja go stworzyłem. Bo to jednak zaimportowałem. Domyślam się, że nie pojawi się Raypass z jedynki tak jak wyglądał. A szkoda. Też fajne by było, jakby chyba pojawił się Raypass z jedynki i jako jedyny nie gada. Tylko się teksty wyświetlają, a on tylko się patrzy i taki komentarz bohaterów powinien być, jak on się kurwa z nami porozumiewa w ogóle. Ale ja na takie nie wiem. Kiedyś mi się to wydawało normalne. Takie coś kuźwa powinni wprowadzić. Bo z tego co wiem, no Leliana jest. Z tego co wiem, Morrigan ma się pojawić. Z tego co każe, Hawk chyba też się pojawi. No ale kuźwa nie wiem. Nie wiem tak na serio jak to będzie wyglądać. Mamy ze 100 godzin rozgrywki przed sobą. A tu już się dzieją dymy. Ten, aktorka, wybór aktorki głosowej Kassandry mi się podoba. Bo to rzeczywiście jest taki wyjątkowy wybór. I wręcz do niej pasuje bardzo. Do Leliany cały czas nie mogę się przyzwyczaić, bo jednak kojarzę to z jedynki, ale domyślam się, że kilkanaście, kilkadziesiąt dialogów jeszcze i będę przyzwyczajony do tego. A z jedynki znaczy, że po polsku, jak miała dialogi. Wiem, że jeżeli Logena byśmy oszczędzili w pierwszej części, byśmy go spotkali w trójce na przykład. W dwójce byśmy go nie spotkali, bo nie było okazji. Alistair albo ta córka Logena by przyszła wtedy spotkać się z nami. Dobra, mamy troszkę chyba większą rękę, chociaż teoretycznie my mamy robić questy. Ciekawe, czy jakiś milion questów pobocznych z DLC-ków podpalało, bo DLC-ki mam wszystkie. Dobra, mamy się jako poboczne zadania, mamy dwa. Mamy się rozejrzeć po obozie. Czy... A, minimapa jest tutaj. We are the Chantry, as much as any Grand Cleric. That prattle from Valroyo isn't the word of the Maker. It's politics. Tak jak pani powiedziała. No to rozmówmy się w takim razie z pomocnikami. Ukwater mistrza może wypełnić zamówienia Inkwizycji. No, my lord, I don't know where the other nobles are. I suggest you ask Ambassador Montillier. Oh, you're him. Thryn, Inquisition Quartermaster. I'm doing what I can to supply this mess. If you find what I need to fill one of my requisitions, I'd appreciate you bringing it in. Jasne, chyba coś miałem, ale nie dam głowy. Na czym dokładnie poleca jej praca? I make sure the Inquisition troops have food in their bellies and iron in their hands. Both are important. Lots of people expecting us to be heroes, marching all day to fight the demons. Turns out heroes need to dig latrines just like everyone else. A, czy ja wiem? Nie pamiętam. Znaczy, fajnie by było jakby ten. Były rozmowy w obozie w jedynce, typu kuźwa, znowu za małą ten dziurę na gówno wykopałeś. Tylko tam aż tacy, w cudzysłowie, wulgarni nie byli. W dwójce to dopiero się rozkręciło. How does someone end up as quartermaster for the Inquisition? I served for Elden under Ten Logain MacTier. Best commanding officer this world. O, stępasz pod cienkim lodzie. There wasn't much use for people who held that opinion. King Alistair offered my services to the Inquisition, probably to get rid of me. Dobrze, że w niego wierzysz. Powiedzmy to, Logan jest zdrajcą. Logain MacTier betrayed the Grey Wardens and his king. Were you there at Ostagar? I was. King Caelan overextended his position, and the Grey Wardens were too late lighting the signal. Following the original plan would have gotten everyone killed. Ten Logain made the right decision. Mogę cię zabić? Sister Liliana told me I shouldn't talk about this. Just forget it. Ho, ho, o. Liliana, powiedz jej coś, bo ty tam byłaś. Powiedz, może nie po to Stagarem samym. Bo już nie pamiętam, czy ona do loterii trafiła z Stagaru, czy nie. Chyba nie, wątpię. What did you mean when you mentioned requisitions? I'm making this Inquisition run with what we have. But we're not a real army. We're stretched thin on materials. So I've put up a requisition list for anything that could help our people. Here, take a look. You find some iron and a good logging site. Maybe Harrit can get our troops better weapons. If I have material for a special order, do I bring it to you? Just take it over there.
One of my boys will take the materials or jot down what you found. Ten ostatni dialog do dupy takie, że po prostu, a mechanika gry jest taka, wódź to kuźwa tutaj, pewnie o to chodzi i tyle. Bo my coś mieliśmy, tak przynajmniej quest mi mówi o czymś specjalnym, ten poboczny. Chociaż chyba komuś innemu, Minave to jest ktoś inny, więc komuś innemu będziemy musieli to zrobić. Żelazo, miejsce wycinki, znajdź materiał do wykonania broni, miejsce zamówienia. Myślę, że spoko. Powiem wam, że kurde, w ogóle bym sobie zagrał nawet takiego MMORPGa, gdzie, no wiecie, każde MMO teraz to jest na zasadzie, że no jesteś wojownikiem i tak dalej, ale głównie rozwijasz się za pomocą walki, no ale na przykład, no, powiedzmy to crafting jest opcjonalny, ale możesz się w niego podszkolić, fajne bronie sobie zrobisz. Natomiast kurde, bym sobie zrobił, zagrał takiego MMOsa, gdzie to jest tak świat rozdysponowany na zasadzie, że wręcz zajmowanie się tworzeniem broni to jest robota dla gracza, ale też ciekawie zrobiona, a nie tylko, że poświęca minutę stojąc przy kowadle na przykład. Tutaj mamy chyba alchemika, alchemiczkę. Chciałem, czy będzie miała taką dupę jak w Wiedźminie, tamta babka w wiosce. No elo, a nie, to facet, dobra. We'll gather our own. Tell Segret, he better hope he doesn't need a salve anytime soon. O, ale mu pan powiedział. Chociaż powiem wam, że to, że facet, to nie znaczy, że taki, że dojebanej dupy nie może mieć. Elo, gościu. Look who's back from the dead. Again. I don't recall meeting you before. I'd be surprised if you did. You weren't particularly coherent. Someone had to patch you up after you staggered out of Maker knows where, though. So, you're welcome. I didn't realize. Thank you. Yeah. Well, you can pay me back by fixing the world. Name's Adan. I'm in charge of keeping our little band here stocked with potions and elixirs. Not that Seeker Pentagast seems to care whether we've got the supplies to actually do that. How are your people holding up? There's no shortage of work. That's for damn sure. Nie da się pytać, czemu jest gryźliwy, bo to, no logiczne, no. Koleś się mógł mieć swoje w życiu, nie warto takie rzeczy wygrzybywać. A po prostu sytuacja mu się obecnie nie podoba. Okej, ale tam miałeś chyba coś do zamówienia. He died at the conclave, and his notes weren't here. Been too busy dealing with the wounded to look for them. No dobra. Zacznę sobie te miksturki, co tutaj jeszcze gościu ma. O, konsolę otworzyłem. Ciekawe, czy tutaj Moderlode nie działa. Kurde. Okej, okay, widzę, że mamy tutaj mechanikę ulepszania mikstur, lecz praktycznie nic obecnie w tym momencie nie możemy z tego zrobić. To będzie dopiero na przyszłość. Tak samo musimy te mikstury najpierw opracować, stworzyć je w ogóle, żeby być w stanie je rozwinąć. A tu mamy Solas, nasz czarodziej. A blessed hero sent to save us all. Am I riding in on a shining steed? I would have suggested a griffon, but sadly they're extinct. Joke as you will, posturing is necessary. I've journeyed deep into the Fade in ancient ruins and battlefields to see the dreams of lost civilizations. I've watched as hosts of spirits clash to reenact the bloody past in ancient wars, both famous and forgotten. Every great war has its heroes. I'm just curious what kind you'll be. Od razu się pojawiamy. No elo, będziesz bohaterem. Tak to nigdy nie było jeszcze. Tutaj jesteśmy chyba szybsze miano bohatera otrzymaliśmy ze wszystkich gier Dragon Age. Ruins and battlefields. Any building strong enough to withstand the rigors of time as a history. Every battlefield is steeped in death. Both attract spirits. They press against the veil, weakening the barrier between our worlds. When I dream in such places, I go deep into the Fade. I can find memories no other living being has ever seen. You fall asleep in the middle of ancient ruins. Isn't that dangerous? I do set wards. And if you leave food out for the giant spiders, they are usually content to live and let live.
I've never heard of anyone going so far into the Fade. That's extraordinary. Thank you. It's not a common field of study, for obvious reasons. Not so flashy as throwing fire or lightning. The thrill of finding remnants of a thousand-year-old dream? I would not trade it for anything. I will stay there. At least until the breach has been closed. Was that in doubt? I am an apostate surrounded by Chantry forces in the middle of a mage rebellion. Cassandra has been accommodating, but you understand my caution. Rzeczywiście. Cassandra trusts you. She won't let anyone put you into a circle against your will. Thank you. I appreciate the thought. But now let us hope either the mages or the Templars have the power to seal the breach. Rzeczywiście. Sprawa z tym, że jest otoczony przez zakon, a jest apostatą, może być problematyczna. No z tymi apostatami to różnie wygląda. Jedni są po prostu ucinane im jajca i cała reszta ciała natychmiastowo, a inni sobie chodzą, bo w sumie akurat mieli farta i trafili w momencie, kiedy byli potrzebni. Jak na przykład bohater z Kirkwall, albo ten gościu tutaj. O, Kaszma tu jest, jak miło. Teraz zamienimy słowo z ładną panią przy tym. Kto śpiewa? A i ciężar Eliana. What can you tell me about this area? Adarnus Haven's apothecary. He's been making potions and tending to the wounded as best he can. Harris is the Inquisition smith. Whatever he can make you, Thren the quartermaster can probably find. And for anything fancier, you can drive by him from Segrit. His prices aren't too high. Yes. Oh, there's also Minave. She studies beasts and things, as I understand. A do dupy. Nie będzie coś ciekawego. No i karczma. No w dwójce była spoko rozwiązana, ale nigdzie nie mieliśmy tak na serio możliwości kupienia czegoś sensownego. No chyba, że w jedynce czasami ten oferował mikstury czy inne rzeczy. A co do śpiewającej Liliany, no to już wspominałem, ale wspomnę jeszcze raz. Jej piosenka w jedynce była dla mnie kompletnie do dupy. Myślałem, że mi się piosenka Prestilli nie podobała przez to, że była źle zrobiona, w sensie, że mechanicznym, tak to nazwijmy, miała przerwy między wersami po polsku. Takie dosłownie było, coś śpiewała wers i kompletnie ucięty dialog i śpiewała dalej. Tutaj w jedynce Dragon Age'u tym bardziej mi się piosenka nie podoba. Elo Varric, mordo. So, now that Cassandra's out of earshot, are you holding up all right? I mean, you go from being the most wanted criminal in Thedas to joining the armies of the faithful. Most people would have spread that out over more than one day. None of this shit should have happened. You don't know the half of it. For days now, we've been staring at the breach, watching demons and Maker knows what fall out of it. Bad for morale would be an understatement. I still can't believe anyone was in there and lived. Chciałem coś śmiesznego z tym Varriciem powiedzieć, ale nie miałem opcji niestety. If it was that bad, why did you stay? Cassandra said you were free to go. I like to think I'm as selfish and irresponsible as the next guy, but this... Thousands of people died on that mountain. I was almost one of them. And now there's a hole in the sky. Even I can't walk away and just leave that to sort itself out. Oh. Fajne, że Varric ma wartości, ale nie lubi mówić, że ma wartości, ale jak już wyjdą te wartości, no to, no słuchaj, no mam jakieś wartości. I'm still not sure I believe that any of this is really happening. If this is all just the Maker winding us up, I hope there's a damn good punchline coming. You might want to consider running at the first opportunity. I've written enough tragedies to recognize where this is going. Heroes are everywhere. I've seen that. But the hole in the sky, that's beyond heroes. We're going to need a miracle. W ogóle taka ciekawostka częściowo a propos Varrica i tych bohaterów. Oglądałem sobie ostatnio na YouTube, tak mi proponowanych na główny i wskoczył, rozmowa z Alisterem w dwójce, jak przyjechał. No i tylko, że z Alisterem, którego żona jest szarym strażnikiem. Czyli tą oryginalną postacią, jak grało kobietą i się zrobiło ten, wyszło za mąż za Alistera. A nie dość, że... Znaczy tak, fajne było, że Anders miał jeszcze dialog, wtedy Andersa nie wziąłem do Alistera, ale Anders miał dialog, bo kojarzy Alistera.
Szczególnie jak Alistair przybył wtedy z wojskiem do tej siedziby strażników, już zapomniałem, z dodatku, do jedynki. Ale też co ciekawe, była ta rozmowa z Alistaira z Izabelą, że Alistair chyba... Nie, Izabela do Alistaira, że no, wiesz, ty wyglądałeś chyba inaczej. On, no, my wszyscy wyglądaliśmy. I to było takie strychnięcie, że do tego, że to część gry wyglądają postacie inaczej. I rzeczywiście, jak sobie wyszukałem Izabeli, jak w jedynce wyglądała, bo zapomniałem, to kuźwa, nie wiem, to... W dwójce to ją dopracowali, tak powiem. W jedynce to kompletnie inaczej wyglądała. Chociaż charakter się w sumie zgadzał. Na dole mam jakiś stragan. Jeszcze sobie musimy się z Kowalem rozmówić. A tu ktoś jeszcze quest oferuje, tam też pójdziemy. Sigrid, ty chce się nam kazać wypierdzielać. What kind of person stays to run a shop at a time like this? The kind with nowhere else to go. Those blasted demons destroyed most of my goods. If I stay here, work some contacts, I can start rebuilding. Maybe, just maybe, help you folks out in the process. Oh, my sense. You must speak with most everyone here. How are people doing? Hope and fear in equal measure. No one really knows what it means when an Inquisition is called. Yet. I imagine it's no better for you. You've got my sympathies, for what it's worth. Okej, okay, a co masz w sklepie? Bo kilka pierdół do wywalenia w ogóle mam. O dobra, mamy od razu wszystkich członków drużyny, bo pomiędzy nimi możemy skakać. Więc możemy też ich od razu zaopatrzenie przepatrywać. Więc zobaczmy najpierw zaopatrzenie ich. Czy komuś nie mogę czegoś lepszego dać? Czy oni mają też wymienne te zbroje? Tak, mają wymienne najwyraźniej, bo w dwójce nie były. Te, powiem fajnie, niektóre te zbroje zrobione. Bardziej mi się wizualnie na razie podobają niż w dwójce. No szczególnie, że w dwójce tylko główny bohater mógł je nosić, więc nie miałem okazji nawet wszystkich sobie przepatrzeć, co one robią i jak działają. Kurczę, i teraz nie wiem, bo na przykład jeszcze nie wiem, czym są te puste miejsca, średnie rękawice, średnie nogawice. A jest prawdopodobieństwo, że te rzeczy level upują z gościem, bo ma poziom trzeciego, on jest poziom trzeci, więc może rzeczywiście Kassandrze nie warto dawać. No Hemu to ona nie miała, więc może nie warto dawać coś innego. Znajdę jej z powrotem jej ubiór, który ona miała. To miała. Mam nadzieję, że hełm będzie zdjęty. Mam to przecież w ustawieniach ustawione. No dobra, skoro najwyraźniej niektóre zbroje... No zbroje się level upują. Tarcza najwyraźniej nie. Broń też najwyraźniej nie. Więc to musimy mieć na uwadze. Co możemy upgrade'ować, a co nie. Zastanawiam się, czy możemy jej przypisać broń dwuręczną. No na razie jest to niemożliwe z powodu za małego poziomu. Ale mam na myśli, czy ogólnie jest to możliwe. Bo wtedy, jeżeli tak, to w tym moje narzekanie z pierwszego odcinka, że tam wojownik podzielony na broń tarczę i na to drugie. Wtedy nie będzie miało po prostu sensu. Chociaż czekajcie, z drugiej strony. Czy ja mogę przydzielić, bo mamy chyba sztylety, prawda? Mogę mieć sztylet. Dobra, to można grać rzeczywiście łotrzykiem. To narzekanie moje nie miało sensu. To... No nie będę w to szedł, bo już sobie punkty wyeksponowałem w coś innego. Ale... Jest możliwe. To jest ta zbroja, co ubrałem sobie na... Co? Nie, ja ją mam teraz, czy sobie ją wtedy ubrałem, bo nie pamiętam już. Co jestem w ogóle ubrany? Dobra, nie jestem jednak w to ubrany. O kurczę, byłem w okrycie zwiadowcy ubrany, ale ubierzmy się to na razie z powrotem, powiedzmy sobie, bo to jest ten... Nie, albo byłem, nie wiem, co byłem ubrany, ale śmieszy mnie to. Kuźwa, bo o ile jeszcze kobieca postać w tej zbroi wygląda fajnie. O tyle męska, o tyle kurwa warik. No nie mogę, kurwa, wyobraźcie sobie gościa, ma kurwa 1,5 metra w obwodzie. Prawda jest dojebany, ale kurwa nosi takie coś, jak do klubu do gejów. No ja nie mogę. Elf dziwacznie wygląda w tym akurat. Mówię, Kassandra w tym najlepiej wypada. No my w tym chodzimy, bo jest lepsze od tego naszego okrycia zwiadowcy. Ale nie wiem, czy właśnie te puste miejsce, to ono nie oznacza na przykład, że mogę dodatkowo jeszcze jakiś rodzaj ekwipunku założyć w tym momencie. Trochę tęsknię za tym przedstawieniem pieniędzy, bo tutaj widzę, że się zmieniło.
jak to było dotychczas, czyli że były brązy, srebro i złoto. Nie wiem, takie jak w dwóch grach jest ta mechanika pieniężna, to czemu to zmieniać w kolejnej? No troszkę lipa. No dobra, spędziłem tam trochę czasu przy gościu, ale trzeba pójść dalej. Czy ja idę wzdłuż murów o tak losowo, czy idę tam, gdzie miałem iść? Chyba szedłem bez potrzeby tamtędy. A to jest ktoś z zadaniem, czy to jest ta służąca? Nie, to jest chyba jakiś kolejny towar do nas przyszedł, który możemy odebrać. A czy to jest to zostawienie towaru? Nie, to nie jest to. To nie jest to, mieliśmy do kliknięcia. O, że to nie zaskoczyło, że my już to odebraliśmy. I okej, otwieramy drzwi i znowu nie ma żadnego loading screenu. I się goście biją. Powiem tak, z immersją bardzo mi się podoba na razie. Jakaś Lizette tutaj jest. Why not? Because we're Templars. What does that even mean anymore? That we splinter and fight amongst ourselves instead of protecting the mages. Better that than stay here with this Inquisition. You're awfully quick to dismiss the people who saved your life, Matrin. Właśnie, Matrin, uważaj sobie. Do you have any idea what caused the explosion? No, I'm just a recruit. Belief and faith doesn't get you closer to the important meetings. Though that distance did save my life. Okay, to ma sens. I will talk to you later. Walk in the maker's... Okay, rozmówmy się z Kowalem, chociaż jeszcze tutaj jest skrzynka do opędzlowania. Ty jesteś Kowal? Harit, tak. I'm Harit. And everyone knows who you are. How's the new gear fit? Sturdy and warm. It's perfect. Good. World's gone mad. Stock armor and blades are good against bandits, but we're not fighting bandits. My gear will see you through demons, apostates, whatever this world throws at you. So, you need custom work, something special. You bring the materials to us, we'll make it happen. Jakby to był ten kowal z jedynki, co się tak spinał. Nie mogę arcydzieła zrobić, wszyscy mnie nie doceniają, to byłoby zajebiście. How did you come to be here? Come from a little town called Lothring. Was Lothring? I was in Redcliffe when the Darkspawn hit it during the Blight. Helped rebuild. Left when Rorty decided to hand the place over to the bloody mages. Ended up here. Just missed a boom. Can't decide if I'm the luckiest son of a bitch walking or the exact opposite. No to ma sense. You're still walking. That's always good. True enough. Can you help improve my arms and armor? Yes. You find a new piece, a pauldron or greaves, we'll take care of you. You can't just slap a new hilt on your sword in the field. Bring it here, we'll make sure it's done right and proper. If I want something, what can you make? Start simple. Something to keep you safe. Take a look at it on the table there and we can talk. You'll need materials. We should have what you want just outside. Goodbye. Right. Dobra, czyli jakiś samouczek, jak korzystać z kowala. Co ja chciałem ulepszyć, to jest bianka, bo ja u gościa tego sprzedawcy kupiłem rzeczy, żeby sobie ją ulepszyć. Okrągła głowica w mieczu. Motel, ale ja go na razie nie używam, tej broni. Stabilny majdan łuku. Tego też nie ma sensu zmieniać. Zbroja. No to ja chyba nic nie mogę dodać nawet. Nie ma nawet dostępnych ulepszeń. Ale nie rozumiem, czemu tego Warika nie mogę mu bianki upgrade'ować. O, tego już się nie da głową ruszyć niestety. Bo pokażę wam tylko. Mamy ulepszenia. I mam żarłożysko bianki, okej. I kupiłem też, nie wiem czy tutaj będzie jakoś widoczne. Kupiłem też... Mówię, nie wiem czy będzie widoczne. Schematy do tego. Ale nie widzę, jak to zrobić. Próbowałem robić coś takiego, że chociaż wchodzę na to łuczysko bianki, klikam czy coś. Niestety to nic nie działa. No to najwyraźniej zanim to upgrade'uje, będzie musiało mi w ekwipunku niestety zalegać. Najwyraźniej możemy eksplorować swobodnie okolice, więc zanim przejdziemy do dalszego questa. Czy ja mogę tutaj quicksave'y? Quicksave'y mi nie działają w ogóle, wam powiem. Zaraz sobie zobaczę, bo mamy pod sterowaniem klawiszowym. Quicksave'y powinny być pod F5, jak tutaj już teraz przeglądałem.
No i są. F5. Zapisz. Nie działa. Nie działa. Jeżeli chciałbym... No przynajmniej tutaj mi żadnego quick save'a nie pokazuje. Więc prawdopodobnie muszę się przyzwyczaić do robienia ręcznych. W ogóle niby gra z 2014, prawda? Jest skakanie. Ale na przykład już nie chwyci się krawędzi, żeby się wspiąć. A wiecie, gdzie na przykład była taka opcja? GTA San Andreas. Pamiętam za dzieciaka, gram. Można tak, wchodzę na płot. To, tamto, ale zarąbiście. Ja teraz nie wiem, jak w ogóle mam wrócić. O, tu coś jest w ogóle, coś mi świeci tak jasno. What the fuck, mate? What the fuck, co mnie do nieba weźmie? To jakieś znajdźki są? Nie wiem, wszedłem. Wszedłem i wyszedłem. Jest baran. Czy możemy go upolować? Trafiłem? Dobra. Można zdejmować barany. Okej, okay, a czy jest jakiś jakby sens? Coś z niego dropnę fajnego? Skóra barana. Okej. Okay. Chociaż co prawda przyznam, że jak chodzi o polowanie, bardziej mi się to podobało w Skyrimie na przykład. Bo o, idziesz, widzisz gdzieś tam w zasięgu wzroku jelenia, możesz w niego strzelić. Co prawda gówno za to było, ale jednak sam fakt, jak to wyglądało. A nie, no tutaj fajnie się chodzi, spina. To akurat w Skyrimie, to jest lepsze to niż w Skyrimie według mnie. Takie chodzenie sobie po okolicy. Chociaż kurna, nie no. Z drugiej strony inne jednak odczucie, bo Skyrim to jest jednak też gra o eksploracji, ale troszkę inaczej ma różne tutaj rzeczy. Ciężar na inne rzeczy położony. Baran się nie spodziewał, że mu przypierdolę ze skilla i się wyłożył. Jak tylko potrafi spierdzielać, to tak się kończy. O kurna! No to czyścimy okolice z przyrody. O fuck, on jest wytrzymały! On jest tanki! On ma namierzanie! Ja go nie mogę uniknąć. Dobra, uniknąłem w ostatnim momencie, ale ja pierdzielę. Spierdziela, jeśli cychkam trochę. Jak się na nim wyłożę, to będzie XD. Dobra, może jest tanki i milion strzał muszę w niego strzelić, ale przynajmniej nie robi dużego damage'a. Dobra, zabity, ale czy warto się z nim tak szanić? Coś z niego dropnie zaraz. O, tu leży, chilluje. Tego drugiego barana też koniec końców nic nie podniosłem. Więc jak to jest takie randomowe, to... Not worth it chyba. Expa też chyba nas to nie dostaje dosłownie. O, powiedzmy na 4 barany, z 2 podnoszę coś. No to o ile z baranami jeszcze warto się bawić, to tyle myślę, że z czymkolwiek innym już do dupy. Tak wygląda zbieranie rzeczy na questa. Postawiłem z dupy wielki badyl w miejscu i tak, mamy miejsce wycinki. Teraz nie wiem skąd ja muszę 5 sztuk żelaza zdobyć, chociaż możliwe, że to jest akurat coś, co muszę w międzyczasie ogarnąć, a nie po prostu chodząc po okolicy. O dobra, są tu jakieś żelaza w okolicy. Nie, wchodzimy sobie w taką okolicę, taki, gdzie mamy podświetloną minimapkę. Tak nam mryga tutaj. I to wciśniemy V, to nam pokaże ukryte rzeczy. Tryb detektywistyczny, kto by się spodziewał. Czyli teraz zamiast taba będę napierdzielać V, żeby znaleźć rzeczy. Zarąbiście. Ło, dobra, to mi się rzeczywiście wyświetliło, bez V by tego nie poszło. Notatki do jednego z zadań, gdzie ktoś chciał, tylko problem już taki, nawet nie pamiętam, kto to zlecał i po co nam to zlecał i tak dalej. Też co mi się wydaje, ale może z czasem to się zmieni. Widzę, że nie możemy rozszerzać paska z umiejętnościami. To jest według mnie bardzo wręcz podstawowa rzecz w takich, w cudzysłowie, klasycznych RPGach. No i widać, że Dragon Age z każdą tutaj częścią teraz bardziej odchodzi od bycia tradycyjnym RPGiem, a szkoda. Chociaż co prawda nie... W jedynce mi się większość rzeczy podobała, poza tymi długimi wypadami w podziemia na przykład, czy coś, że robi się jedną lokację milion rozmów, a druga lokacja nagle milion walk. Nie, widzę zwierzaki, to je zabija, mam taki instynkt. Skóra bryłkowca, więc to były bryłkowce. Dobra, bo jak pamiętam, łapaliśmy je w jedynce w Orzamarze dla gościa na questa.
Może na obiad? Nie, znaczy ona sprzedaż akurat nie miał. Kurczę, i tak chodzę po tym lesie i co zrobię krok na tym wyszukiwaniu oczywiście itemów, to wyświetla mi się ten elfi korzeń. Się zastanawiam, czy to jest coś, co się respi, odnawia i chodzę tak głupio zbierając milion tego, z nadzieją, że... Bo tak, nie chodzę zbierając to z myślą, że okej, nie odnowi się już, zbiorę wszystko i nie będę musiał w przyszłości chodzić. Ale jeżeli to się odnawia, to znaczy, że teraz marnuję czas, bo mam tego gówna już od cholery i prawdopodobnie przez najbliższe, może nawet kilka godzin nie zdążę tego wykorzystać. Kilka godzin, nazwijmy to, intensywnej zabawy, bo na przykład no, zwierzaki się odnawiają, to akurat widać. O dobra, chyba są jeszcze jakieś rzeczy niż te, które dotychczas robiliśmy. Spróbuj możemy stworzyć. Czy to mamy coś z tą Bianką? Celownik Bianki. Dobra, możemy to i stworzyć. To mój błąd wtedy był, przepraszam. Dobra, i pojawia się najwyraźniej jakiś powód do robienia i polowania na te zwierzęta, bo możemy tworzyć przedmioty z nich. Powiem wstępnie, mi się to podoba. Jak będzie w przyszłości, no to już przekonam się praktycznie. A, dobra. Otworzyłem te rzeczy. Ale ja je wcześniej kupiłem. Nie je, tylko kupiłem właśnie coś innego do tej Bianki. Czyli nie tylko schematy kupiłem, coś też, co powinienem być w stanie założyć. A na razie jeszcze nie wiem, jak to założyć. Na zasadzie nie jako postać, prawdopodobnie, tylko ja jako ja. O, Psikutas akurat poziom dostał. Zastanawiam się, co twórcy mieli na myśli, robiąc taką mechanikę, że nie możemy po prostu zupgrade'ować broni, mając ją wyposażoną. Musimy ją zdjąć. Nie wiem, czy oni mieli na myśli, że dla imersji czy coś. Ale kurde, no. Troszkę teraz się zawiodłem wręcz na nich. Ponieważ w ten sposób możemy Biankę tutaj rozwinąć. On chyba siły nie potrzebuje. No dobra, jeżeli tak to działa, będziemy mogli opylić te ulepszenia, no bo nie ma sensu ich trzymać. I zobaczymy, czy co to jest na przykład odnowa taktyczna. A, dobra, można to najwyraźniej zakupić nieskończoną ilość razy. Używa się raz i uwaga, można rozdysponować na nowo skille. Jak dobrze rozumiem. Teraz taki premium shopik, na zasadzie mordo, zrąbałeś? Ogarnianie postaci? Nie przejmuj się. Mamy odzrąbywanie. Ciekawe, czy jakbym Warwickowi nie wyekwipował Bianki, to czy by szedł z łapy się napierdzielać z lamusami? Prawdopodobnie tak. Irytuje mnie to, że nie można zrobić quick save'ów, bo powiem tylko, wczoraj sobie odpaliłem Banner Lorda i sobie odpaliłem Polskie Imperium od Krzyżaków do Potopu i Polskie Imperium wywaliło mi grę, a z Banner Lorda sam wyszedłem jak nie chciałem i nie miałem w ogóle zapisanej gry, mimo że grałem już godzinę i no nie było to fajne. Oddajemy mięć do inkwizycji, prawdopodobnie, czy to było zadanie, to zbierz żelazo i miejsce wycinki i prawdopodobnie jeszcze tego nie odczuwam, ale to są jakieś zadania, które najwyraźniej będziemy musieli robić, żeby jakoś rozwijać tą inkwizycję, naszą władzę, czy jak zwał, tak zwał. Does it trouble you? If it wasn't enough to close the breach, what use is it? You did everything we asked of you. And it still didn't work. What's important is that your mark is now stable. As is the breach. You've given us time, and Solas believes a second attempt might succeed, provided the mark has more power. The same level of power used to open the breach in the first place. That is not easy to come by. Clearly you have something in mind. We do. No dobra, ciekawe, czy właśnie się stałem, czy ten dzień się toczyło w okolicy tego miejsca, czy po całym Tedes będziemy podróżować. Cullen, leader of the Inquisition's forces. Such as they are, we lost many soldiers in the valley, and I fear many more before this is through. Cullen, ty nie byłeś w dwójce? This is Lady Josephine Montelier, our ambassador and chief diplomat. On jej chyba nie było. It's a pleasure to meet you at last. And of course you know Sister Liliana. Kapłankę. My position here involves a degree of
She is our spy master. Yes, tactfully put, Cassandra. That's an impressive bunch of titles. I mentioned that your mark needs more power to close the breach for good. Which means we must approach the rebel mages for help. And I still disagree. The Templars could serve just as well. We need power, Commander. Enough magic poured into that mark. Might destroy us all. Templars could suppress the breach, weaken it, so... Pure speculation. I was a Templar. I know what they're capable of. Unfortunately, neither group will even speak to us yet. The Chantry has denounced the Inquisition, and you specifically. Oho. They still think I'm guilty. That is not the entirety of it any longer. Some are calling you the Herald of Andraste, and that frightens the Chantry. The remaining clerics have declared it blasphemy, and we heretics for harboring you. Chancellor Roderick's doing, no doubt. It limits our options. Approaching the mages or Templars for help is currently out of the question. O, wiecie, tak zwróciłem uwagę. Niekoniecznie te dialogi zawsze mówią na przykład, jakie są konsekwencje. W sensie, że mamy takie trzy po prostu wybory, taką nam ścieżkę pokazuje. Powiem wam, już wolałem to rozwiązanie z dwójki, gdzie mieliśmy mieliśmy trzy po prostu, agresywny, śmieszny albo spokojny, niż po prostu trzy neutralne. Powiem wam. Just how am I the Herald of Andraste? People saw what you did at the temple, how you stopped the breach from growing. They have also heard about the woman seen in the rift when we first found you. They believe that was Andraste. A to była twoja Even stara. If you tried to stop that view from spreading. Which we have not. The point is, everyone is talking about you. It's quite the title, isn't it? How do you feel about that? Nie wiem. I'm not sure how I should feel. The Chantry has decided that for you, it seems. People are desperate for a sign of hope. For some, you're that sign. And to others, a symbol of everything that's gone wrong. Myślę, że jeżeli jako postać urośniemy troszkę w siłę i będziemy na przykład, tak roleplayowo patrzę na to, i będziemy mieli większe... Więcej rzeczy będzie nas popierać, tak to nazwijmy, więcej czynów, to pójdziemy jednak w świeżkowane rzeczy. Nie chciałem tutaj mówić, bo tak w głębi duszy, jakbym był tutaj Hawkiem, to bym powiedział, aha, w sumie fajny tytuł. Ale tutaj jeszcze tego nie czuję tą postacią, dlatego że Hawk już udowadniał rzeczy i mógł cisnąć bekę z takich tematów. A tutaj niekoniecznie jako nasza postać mamy poparcie, tak to nazwijmy. Will the Chantry attack us? With what? They have only words at their disposal. And yet, they may bury us with them. There is something you can do. A Chantry cleric by the name of Mother Giselle has asked to speak to you. She is not far, and knows those involved far better than I. Her assistance could be invaluable. Nie wiem, to imię Giselle, tak losowo, jeżeli dobrze kojarzę, tak losowo kręci się wokół mnie ostatnio. Je w Bleachu, zaraz sobie zobaczę, sekundka. Tak, w Bleachu, co oglądam te nowe odcinki, pojawiła się postać Giselle i jest to... Trap. It's a trap. Jest to facet wyglądający jak baba. Dodatkowo byłem na filmie Sound of Freedom i tam była Giselle, główna babka, co porywała dzieci. O, tutaj mamy Giselle. Nie, tak w ciągu miesiąca trzy razy to imię się pojawiło. Nigdy w życiu wcześniej praktycznie tego imienia nie słyszałem. Poza czytaniem mangi do Bleacha, wtedy zapomniałem, jak się babka nazywał, ten gościu nazywał. Ale tutaj, tak losowo, w miesiąc trzy razy to imię. Why would someone from the Chantry help a declared heretic? I understand she's a reasonable sort. Perhaps she does not agree with her sisters. You will find Mother Giselle tending to the wounded in the hinterlands near Redcliffe. Look for other opportunities to expand the Inquisition's influence while you're there. We need agents to extend our reach beyond this valley, and you're better suited than anyone to recruit them. Czemu ja? In the meantime, let's think of other options. A, bo ten tytuł. I won't leave this all to the Herald.
Ja jeszcze się charyzmą nie popisałem, żebym był dobry za rekrutację ludzi. Operacje. Orleon i Ferelden. Przy stole narad możesz wykorzystać potęgę inkwizycji na obszarze całego Orleon i Fereldenu. Matka Giselle jest na zaziemiu, które znajdziesz po fereldeńskiej stronie stołu. Okej, okay, Ferelden. No to zerknij. Orleon zobaczę tylko. Stół narad. Poprzez operacje zwiadowcze inkwizycja może odblokowywać nowe obszary do zbadania. Dokonaj zwiadu na zaziemiu, ale to okej, okay, nie jestem jeszcze na zaziemiu. Tak patrzę, nic po prostu tutaj nie mamy do zrobienia. To Ferelden. Rekonesans na zaziemiu. O, czy ja dobrze... Colin? Yes. Haven has limited space for our soldiers to train. Perhaps we could set up something over here. Czy ja wam przerywałem? Więc tak, jeżeli dobrze kojarzę, tutaj jest ten zazień, czyli gdzieś tu jest lottery, czy patrzę po jeziorze głównie. Tu mamy Orzammar, tu mamy Zakon, tu mamy Redcliff, tu mamy Lotering, czy tam było Lotering. Ciekawe, czy odbudowali, czy był sens. Chyba nie, bo było wspominane w dwójce, że tam ziemia jest tak skażona, że nie ma sensu nawet tego ruszać. A to tutaj mamy Denerim, tutaj mamy świątynię tego Szarego Strażnika. Tutaj powinno być Lotering, jeżeli się nie mylę. Ciekawe, czy odwiedzimy jakieś miejsca, które widzieliśmy chociażby w jedynce albo w dwójce. Także jeden do jednego. Bo Lotering widzieliśmy tyle, że spierdzielaliśmy. Nie było tej wioski w ogóle pokazanej w dwójce. No i nic nie było, to jest żadnej okolicy pokazanej jeszcze raz. Ostatnio widziano matkę Giselle na zaziemiu nieopodal Redcliff, jak opiekowała się rannymi, którzy uciekli przed wojną między zbuntowanymi templariuszami a magami apostatami. Z ostatnich doniesień wynika, że zażarte walki między tymi dwoma frakcjami wybuchły także na zaziemiu, a uchodźcy i matka Giselle trafili w sam ich środek. Musimy ją obronić jak to możliwe. Koszt 2 za 1. Dobra. Od razu do akcji przychodzimy. O kurna. Grubo się dzieje. Rekonesans na zaziemiu. Unikaliśmy walk na ile się dało. Niestety sytuacja jest aż tak zła, jak się obawialiśmy, a postaci są rozścieczeni i atakują wszystko, co się rusza. A tutejsi templariusze chyba nie wykonują już niczyich rozkazów. Zlokalizowaliśmy matkę Giselle i staramy się ją ochronić, ale nie chcę opuścić uchodźców, dopóki nie zapewnimy im bezpieczeństwa. Trudno będzie to osiągnąć bez wykurzenia stąd apostatów i templariuszy z pomocą wojska. Komendant Kulen poprosił mnie, żebym dowiedziała się czegoś o mistrzu Denecie. Byłem zarządcy stajni w Redcliff. Chcieliśmy się z nim skontaktować, by załatwić lepsze konie dla inkwizycji, ale nie udało nam się przedrzeć przez strefę walk. Odblokowano nowy obszar. Chcesz udać się do zaziemie. Czy mieliśmy coś jeszcze do oddania tutaj? Wątpię chyba. A, była jedna rzecz. Wiesz co, to za chwilę. Co my to w ogóle mamy jeszcze? Odnajdź żołnierzy w Fereldenie, zdobądź pieniądze, przeczesz wybrzeże sztormów, Tern Wysokorza. Oho, zobaczę sobie, kliknę co tam jest. Problem z krewnymi Trevelyanów, zemsta Varika, czarne Emporium. Czarne Emporium było w dwójce, tylko to nie wiem, jakieś losowe gówno, z którego nie kojarzyłem. Tam można było jakieś rzeczy kupić i można było zmienić sobie wygląd. O co chodzi z Ternem Wysokorza? Tern Wysokorza pragnie złożyć najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci boskiej Justynii V, Przenajświętsza była postacią o niezrównanej mądrości i wielką orędowniczką pokoju. Żywiliśmy nadzieję, że jej konklawę zakończy się szczęśliwe. Wysokorzu... A, dobra, to jest Fergus Cousland. Dobra, bo pomyliłem Wysokorze. To tam brat naszej postaci z jedynki rządzi. Pomyliłem Wysokorze z... Okej, okay, to jest 15 minut po prostu. Ale pomyliłem Wysokorze, jak to się nazywało? Z tym miejscem strażnika. Dlatego, że strażnik nie wrócił do Wysokorza, tylko wrócił na ziemię... Jak się ten gościu nazywał? Już nie pamiętam. Ale ten, co właśnie zaatakował nas i naszego ojca. Wiecie co? To w ogóle to mi przypomina
można powiedzieć, asasyna Brotherhood, jakie wysyłało ludzi tam na misję. Ale tak, zaraz siądziemy do tego stołu. Miałem jeszcze do dodania tą jedną rzecz. Więc tak, zacznijmy od tego, że miałem do przekazania jakiejś babce, która gdzieś tu jest, chyba w tym pomieszczeniu, przedmiot. Lekka scenka się odpala. The Inquisition cannot remain, Ambassador. If you can't prove it was founded on Justinia's orders. This is an inopportune time, Marquis. More of the faithful flock here each day. But allow me to introduce you to the brave soul who risked his life to slow the magic of the bridge. Sir Trevelyan, may I present the Marquis Durellion, one of Divine Justinia's greatest supporters. And the rightful owner of Haven. A czemu Sir Trevelyan? How can anyone lend Justinia these lands for pilgrimage? This Inquisition is not a beneficiary of this arrangement. Chyba, że to nasze nazwisko może być Trevelyan, bo nie pamiętam, jak tutaj w backstory się nazywaliśmy w sumie. This is the first I've heard of Haven having an owner outside the Chantry. My wife, Lady Machin of Denerim, has claimed to Haven by ancient treaty with the monarchs of Ferelden. We were honored to lend its use to Divine Justinia. She is... She was a woman of supreme merit. I will not let an upstart order remain on her holy grounds. People have been injured. You can't just turn them out onto the snow. And who benefits if they stay? Divine Justinia, Marquis. The Inquisition, not the Chantry, is sheltering the pilgrims who mourn her. Why is the Chantry ignoring the faithful? Because it remains in shock. Ale mu powiedziała. Nie, no serio, słuchać po niej, że ona umie się dyplomatycznie zajmować rzeczami. Divine Justinia would not want her passing to divide us. She would, in fact, trust us to forge new alliances to the benefit of all, no matter how strange they might seem. I'll think on it, Lady Montpellier. The Inquisition might stay in the meanwhile. A czemu gościu w masce chodzi? On chce ukryć swoją tożsamość? To dla niego jakaś moda? Czy ma bliznę na ryju? Do the Durellions actually have a claim on this place? His Grace's position is not so strong as he presents it. Despite their Ferelden relations, the Durellions are Orlesian. If the Marquis wishes to claim Haven, Empress Selene must negotiate with the Ferelden on his behalf. Her current concerns are a bit larger than minor property disputes. I'm so pleased the Marquis isn't tossing us out into the cold. His Grace is only the first of many dignitaries we must contend with. You expect more people in Haven? Undoubtedly. And each visitor will spread the story of the Inquisition after they depart. An ambassador should ensure the tale is as complimentary as possible. Okej, nie ma co się wypytywać. The Inquisition is lucky to have you as an advocate, Lady Montpellier. Thank you. Let us hope so. Thedas's politics have become agitated as of late. I hope to guide us down smoother paths. But please excuse me. I've much work to do before the day is done. Jasne, zrozumiałe, ale mam dla ciebie to oddanie w końcu rzeczy. Mogę... Nie, to Józefina. Kurna, gdzie mam te rzeczy do zostawienia? Tutaj jakaś babka się zrespiła, elfka. You're the Herald. Or, well, the one they're calling the Herald, anyway. I hope the Inquisition can restore order soon. I never really wanted to leave the Circle. My name is Mnave. I research demons and other creatures. Seeker Pentagast and I use what I find to help the soldiers fight them. Chyba ogólnie jej nie widzieliśmy wcześniej. You said you were a mage. No, just w sensie, że innymi postaciami. I was never very good at magic. I've got just enough talent to be a danger to other people. But when the mages rebelled, people like me had nowhere to go. The Templars would have killed us. Luckily, Seeker Pentagast took me in, along with the Tranquil I was protecting. Okay, no mamy coś dla ciebie. I found something the demons left behind. Can you use it? Yes, that's very helpful. Just leave it there and the Tranquil and I will examine it. Się zastanawiam czasami, czy takie rzeczy to są z DLC-ków, czy one są po prostu normalnie zrobione. Ciekawe, czy DLC-ki w końcu normalnie działają. No dobra, bo, czy tak, nawet z tobą nie rozmówię, bo mamy niby przynieść ci różne rzeczy,
Ale nie mamy chyba tych rzeczy na razie. No i jak mówię, ciekawe czy DLC-ki tutaj działają po prostu. Bo no w poprzednich częściach, w jedynce to... Znaczy, nie mam dużych zaskarżeń do jedynki, nie było tam czasami po prostu polskich tych dialogów. W dwójce mam zaskarżenia do DLC-ków. Tutaj gościu alchemii chciał notatki, żeby mu przynieść. Zamknij mordę, wkurzasz mnie gościu. Na twoje notatki. If it helps, I found his notes. The old codger was on the edge of a breakthrough here, but he couldn't see it. You want some of these mixed up? You just give the word. Farewell. Okej, okay, przepis na miksturę z lyrium. Mogę ją zrobić. Mikstura regeneracji, ale lyrium czemu nie mogę? Aha, dobra. Dobra, nie wiem. To też ma mało co wspólnego z mechanikami z poprzednich części i dlatego czasami trudno się połapać. Bo tutaj możemy sobie zmienić bohatera w rogu. I teraz możemy uzupełnić mu mikstury, poświęcając w tym przypadku elf i korzeń. Jak dam miksturę regeneracji na przykład Kassandrze, to u niej też to muszę uzupełnić, więc uzupełniałem mikstury. Teraz u każdego bohatera z osobna. Natomiast jak to było wcześniej, drużynowe mikstury. Więc prawdopodobnie elfi korzeń się odnawia, tak się domyślam. A natomiast takie chodzenie po lesie będzie jednak częścią gameplayu. W sensie, że po prostu chodzimy i zbieramy. A dobra, tutaj na stół trzeba było kliknąć, żeby tej babce w ogóle od tych rzeczy przekazać. Tego chyba ogólnie w przyszłości nie będę pokazywać, bo wątpię, żeby te zadania miały jakiś sens. Zapiszę sobie grę, no bo mi F5 nie działa. Bym poszedł po innych pokojach, zaczął sobie interakcję z innymi ludźmi, tak jak było z tą babką. Z Lilianą albo z tym rycerzem. Dobra, zejdźmy jeszcze może do sali tortur. Nie wiem, czy spotkam tu bohatera. Wcześniej żadnych nie było oczywiście, bo była rozmowa. Też co w ogóle zwróciłem uwagę i nie wspomniałem jeszcze, co mnie irytuje w tej grze, to to, że na prawy przycisk nie możemy chodzić. To jest coś, co bardzo lubiłem w poprzedniej części, ponieważ wtedy można było po prostu jakiś teren przejść samemu, nie musząc po prostu podążać i być skupionym na drodze, szczególnie jak się już ten teren przychodziło. Chociaż jest to zrozumiałe, ponieważ no teraz mamy skakanie i możemy zeskakiwać z gór. Wtedy to nie było i ustawiało nam po prostu drogę, którą szliśmy i to było tyle. Dobra, a propos tyle. Chyba na żadną rozmowę nie natrafimy z Lilianą albo z tym Kulenem, tak to było z tą ambasadorką, więc dziękuję serdecznie za oglądanie, widzimy się następnym razem i następnym razem już wyruszymy na akcję. Tutaj były głównie rozmowy, polowanie na zwierzęta i jakieś inne pierdoły z zapoznywaniem się z okolicą. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa.